Witam Was gorąco w smakowitych daniach i zapraszam dziś na leczo z fasolką szparagową, czyli pyszne i proste danie w sam raz na obiad. Z umytej fasolki odcinamy końcówki z ogonkami, a większe sztuki przekrawamy na pół. Do garnka z lekko osolonym wrzątkiem wrzucamy fasolkę szparagową i gotujemy ją około 5 minut. Podgotowaną fasolkę odcedzamy. Obraną cebulę kroimy w półplasterki. Umytą cukinię razem ze skórką kroimy w większą kostkę. Oczyszczoną z gniazd nasiennych paprykę kroimy w paski. Kiełbasę kroimy w plastry. Do garnka z rozgrzanym tłuszczem wrzucamy pokrojoną cebulę, cukinię, paprykę oraz fasolkę. Wszystko razem mieszamy i chwilę dusimy. Podduszone warzywa łączymy z pomidorami z puszki. Wlewamy bulion. Całość mieszamy i gotujemy około 15 minut. Następnie do leczo dodajemy kiełbasę. Wszystko mieszamy i gotujemy jeszcze około 10 minut. Pod koniec gotowania leczo doprawiamy do smaku solą, czarnym pieprzem, ostrą papryką oraz suszoną bazylią. Tak przygotowane danie podajemy z pieczywem. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.